Twoja lepsza sprawność i życie bez kontuzji. Zapraszam Cię do oglądania. Cześć wszystkim, witam Cię na moim kanale, z tej strony Kamil Malinowski, a w dzisiejszym materiale chciałbym omówić parę kwestii dotyczących właśnie mięśni, które najprawdopodobniej nie wzmacniasz, a ich wzmocnienie przełoży się na wybudowanie potężnej chaty i nie wiem, właśnie Twoja siła maksymalna, Twoja lepsza sylwetka, Twoja lepsza sprawność i życie bez kontuzji. Zapraszam Cię do oglądania. Zacznijmy może od góry, od górnego segmentu. Jak wiemy doskonale, większość osób, które ćwiczą na siłowni, mają problemy właśnie z barkami, czyli z nic innego jak stawem, który jest anatomiczny i jest to staw nie barkowy, a kompleks barkowy, który składa się z 5 stawów. Najważniejszy staw anatomiczny jest to nic innego jak ramienno-łopatkowy, czyli ramienny. Tam najwięcej występuje dolegliwości bólowych, a później one mogą się przełożyć właśnie na ból w obrębie nadgarstka, łokcia itd., itd. Jaki mięsień i jaka kość decyduje właśnie o Twojej kontuzji i o braku siły maksymalnej? Wyobraź sobie, że wyciskasz na klatkę piersiową i właśnie któryś bark Ci ucieka. Najczęściej jest to problem ze stabilnością łopatki i jeden z najważniejszych mięśni, jakie powinieneś wzmacniać właśnie od dzisiaj po obejrzeniu tego materiału, jest mięsień zębaty przedni. Jest to mięsień, który przyczepia się od 1 do 9 żebra oraz przyczepia się do brzegu przyśrodkowego łopatki od jego wewnętrznej strony. To i on jako jedyny w koncepcji właśnie kontroli motorycznej będzie stabilizował Ci właśnie łopatkę do ściany żeber. Jeżeli go nie wzmacniasz, uwierz mi, że tylko i wyłącznie taka prosta komenda typowo YouTube'owa, ściągnij łopatki, czyli nic innego jak popularne takie, że tak powiem, nawet głos taki typowo trailerowy, ściągnij łopatki, trzymaj je napięte, czyli łopatka do retrakcji i depresji. Nic Ci to nie da, jeżeli tego właśnie mięśnia nie wzmocnisz i mięśnie zębaty przedni, dalej łopatki będą uciekały. Taka jest prawda. Warto wzmacniać ten mięsień. Od razu się przekłada na wzorce ruchowe właśnie do wypychania, do podciągania, czyli będziesz miał do przodu 4 wzorce ruchowe i wzrost Twojej siły maksymalny praktycznie na tym samym treningu w ogóle od razu powinien iść w górę. Co najważniejsze, wzmacniaj ten mięsień nie względem siły maksymalnej czy siły ogólnej koncepcji właśnie kontroli motorycznej czy samej motoryki, tylko bardziej bym tutaj postawił na koncepcję związaną właśnie z wytrzymałością siłową danego mięśnia, ponieważ ten mięsień ma stabilizować, czyli głównie pracuje w izometrii. I co tu jest paradoks właśnie? Najwięcej osób właśnie popełnia największy chyba taki trochę błąd, ale dzięki temu ma dużo rezerw treningowych do wybudowania i to jest fajne. Najczęściej oni właśnie ściągają łopatki, ponieważ myślą, że poprzez ściągnięcie łopatki ten mięsień działa. Właśnie nie. Zwróć uwagę na to, że poprzez wypchnięcie łopatki dopiero zadziała Ci prawidłowo ten mięsień, ponieważ ten mięsień będzie powodował, że Twoja łopatka będzie się ślizgała po ścianie żeber właśnie w przód do protrakcji łopatki. Więc staraj się bardzo mocno wypychać łopatkę w pozycjach izometrycznych, ale najważniejsze, nie garb się w odcinku piersiowym, ponieważ wystarczy się delikatnie zgarbisz w odcinku TH, czyli piersiowym, pogłębisz kifozę piersiową, to zwróć uwagę na to, że tracisz napięcie właśnie tutaj, zaraz pod żebrami, czyli mięsień zębaty nie będzie Ci prawidłowo pracował. Co więcej, drugim chyba, albo może nie mięśniem, a grupą mięśniową, na jaką bym zwrócił uwagę, jest przede wszystkim również stożek rotatorów. Nieprawidłowa korelacja pracy na przykład mięśnia i jednego względem drugiego, mamy 4 mięśnie, które pracują mi w stożku rotatorów. Jest to mięsień Jest to mięsień nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, obły mniejszy oraz mięsień czwarty, podłopatkowy, który jest praktycznie najczęściej osłabiony. I tu jest jeden z największych mitów, które dalej gdzieś tak są wysuwane na piedestał treningu kulturystycznego i właśnie się mówi, że nigdy w życiu nie wzmacniaj mięśni do rotacji wewnętrznej, ponieważ najczęściej już jesteśmy zamknięci w rotacji wewnętrznej, więc trzeba to odwrócić. Trzeba wzmocnić mięsień podgrzebieniowy.
Właśnie nie. Zwróć uwagę na to, że według badań biomechanicznych z całej biokinematyki Twojego ciała zebranych metadanych pokazuje jedno. Najczęściej osoby właśnie, które ćwiczą na siłowni od osób nawet zaawansowanych po amatorów, najczęściej mają co bardzo mocno wzmocnione? Mięsień nadgrzebieniowy, który jest nieprawidłowa korelacja, mięsień podgrzebieniowy, to jest już tragedia. On jest tak spięty jak karp na święta. Obły mniejszy jeszcze niech będzie, ale mięsień podłopatkowy nie daje rady wyhamować tego wszystkiego. Czyli zwróć uwagę na to, że wystarczy, że wzmocnisz czasami mięsień podłopatkowy, rozluźnisz mięsień podgrzebieniowy i nagle centralizacja głowy kości ramiennej w panewce łopatki będzie zdecydowanie lepsza. Ale żeby to sprecyzować, warto wybrać się do terapeuty, na przykład imieniem fizjoterapia, lub też do trenera, który na przykład ma ogromną wiedzę z diagnostyki funkcjonalnej. Chciałbym Cię oczywiście również zaprosić na szkolenie, jeżeli już wszystkie siłownie zostaną otwarte, na szkolenie z diagnostyki funkcjonalnej, ponieważ jest to jedyny w Polsce system diagnostyki opracowany właśnie dla trenera. Czyli będziesz wiedział, co robić, jak rozpoznać daną dysfunkcję w aparacie ruchu. Przechodząc troszkę do mięśni segmentu dolnego, na jakie mięśnie głównie bym zwrócił uwagę, jeżeli chodzi o wybudowanie natychmiastowej siły w obrębie Twojego ciała na treningu Do It Now, krótko mówiąc. Jest to mięsień biodrowo-lędźwiowy. Tak, wiem, co już od razu powiesz. W głowie zapaliła się chmurka. Co ten Malinowski pieprzy za głupoty? Już Ci tłumaczę. Mięsień biodrowo-lędźwiowy właśnie w większości osób, najczęściej, które za długo siedzą, nieprawidłowo właśnie wykonują ćwiczenia, myślą, że wykonują brzuch, a tak naprawdę katują mięsień biodrowo-lędźwiowy, jest skrócony. I tu Ci coś powiem, masz rację. Jest spięty i jest skrócony, ale jak udowodniła już tam dawno to biomechanika oraz fizjologia ludzkiego ciała, mięsień, który jest spięty, czyli skrócony sam w sobie, nie generuje ogromnego potencjału siły maksymalnej oraz siły ogólnej, ale mięsień, który za to jest też za bardzo rozciągnięty, czyli wychodzi z swoich widełek rozciągnięcia, też nie ma tej siły. Czyli krótko mówiąc, musimy znów wrócić do optimum. Jeżeli na przykład w teście Thomasa wychodzi Ci, że mięsień biodrowo-lędźwiowy po różnicowaniu oczywiście innych mięśni, masz mięsień skrócony, rozciągnij go mądrze, ponieważ niektóre badania pokazują, że na przykład rozciąganie kanapowe nie rozciąga jakoś super mięśnia biodrowo-lędźwiowego ze względu na wzmożone rozciągnięcie mięśnia prostego uda. I wtedy rozciągnięcie biodrowo-lędźwiowego się niweluje. Więc inne metody rozciągnięcia, inne metody stretchingu będą zdecydowanie lepsze. Rozciągnij mięsień, a później wzmocnij go. Jeżeli nie wzmocnisz danego mięśnia pod względem siły, pamiętaj, że masz dysbalans, jeżeli chodzi o stabilizację w Twoim stawie biodrowym, gdzie też się przyczepia mięsień biodrowo-lędźwiowy. Do TH12 już się zaczyna. Od 12 kręgu piersiowego przez wszystkie kręgi lędźwiowe. Więc może być problem również z odcinkiem lędźwiowym. Jeżeli masz problem właśnie z tym mięśniem, to już wiesz, od czego bolą Cię plecy. Prawidłowa korelacja, rozciągnięcie plus wzmocnienie danego mięśnia od razu Ci się przełoży na przysiad, martwy ciąg, wykroki, nawet pozycję biegu. Będziesz mógł wyżej podnieść biodro, co jest znaczące pod względem ruchomości w stawie biodrowym, ponieważ najczęściej osoby za małą mają rotacji wewnętrznej oraz zgięcia. Charakterystyczne klikanie, przeskakiwanie coś w biodrze właśnie może być spowodowane tym oto mięśniem. Czyli rozciągaj, wzmacniaj i będzie gitara. Polecam Sherlock. Dobry tip. Kolejnym mięśniem, na jakie warto byłoby zwrócić uwagę, i tutaj kieruję już ten mięsień zdecydowanie do pań, ponieważ jak widać na załączonych na przykład czasami obrazkach, jak mamy Fivę, Diamondy i tak dalej, wychodzą nam piękne panie, które mają fajnie ukształtowaną pupę pod względem właśnie mięśnia pośladkowego wielkiego, jest docięty, zaokrąglony i co? Pośladkowego średniego brak, czyli jest takie wcięcie, klepsydra i jest dramat. Przez to macie mniejsze noty, moje drogie panie. Warto go wzmacniać i tutaj od razu Wam powiem, nie duży ciężar, a duża ilość powtórzeń. Wytrzymałość siłowa dla tego mięśnia jest górująca i to jest królowa właśnie, żeby wybudować ten mięsień.
Co jeszcze warto zwrócić uwagę? Jeżeli masz problemy właśnie w stawie kolanowym, najczęściej wiedz, że ten mięsień pośladkowy średni, coś z tą kontrolą motoryczną może być nie tak i tu bym zwrócił uwagę na to, żeby wybudować prawidłową koncepcję wytrzymałości siłowej w tym mięśniu. Zwróć na to uwagę, wybuduj właśnie ten mięsień, ponieważ jest to jeden z głównych stabilizatorów Twojej miednicy, jak i stawu biodrowego. Jeżeli gdzieś tam kolanko Ci ucieka na prawo i lewo, masz koślawość, jeżeli podczas przysiadu na przykład schodząc w dół nic się nie dzieje z kolanami, ale wychodząc w górę z martwego punktu kolano idzie Ci do zygzaka, czyli zapada się do środka, to z automatu masz rozwiązanie. Wzmocnij mięsień pośladkowy średni, a zobaczysz, że kolejne krążki na sztandze bez problemu z dnia na dzień będziesz mógł dokładać. I nagle to nie będzie, że wow, co się stało. Po prostu wybudowałeś swoje słabe fundamenty. Po prostu naprawiłeś elementy, naprawiłaś, że raz, pośladek lepiej wygląda, kto by nie chciał. Więcej masz siły, kto by nie chciał. Kolejne krążki na sztandze, kto by nie chciał. Same plusy, zero praktycznie minusów. Pozbędziesz się bólu kolan, pozbędziesz się bólu w stawie biodrowym, pozbędziesz się bólu w stawie w kręgosłupie, stawach krzyżowo-biodrowych itd., itd. Same plusy. Wybuduj właśnie sobie ten mięsień i daj znać, czy zadziałało w komentarzu. Jeszcze jeden mięsień, chyba taki został, jeden z najważniejszych. I tu już nie będę mówił o jego wytrzymałości siłowej, tylko wręcz bym powiedział bardziej o jego sile maksymalnej. Jak myślicie, co to jest za mięsień? Tik-tak, tik-tak, wpisujcie w komentarzach. O, to będzie najlepsze. Ten mięsień to jest nic innego jak grupa kulszowo-goleniowa, czyli cała grupa, ale będę tu głównie na przykład zwracał uwagę na przykład na mięsień dwugłowy uda i jego głowę długą. Czemu właśnie będę tutaj mówił o głowie długiej? Z tego względu, że głowa długa jest najbardziej zaniedbaną głową, której praktycznie nie ćwiczysz. Jeżeli myślisz, że wszystkie takie zgięcia, ugięcia właśnie w stawie kolanowym budują niemiłosiernie mięsień dwugłowy uda, niestety muszę powiedzieć, ale jesteś w błędzie. Co więcej, mogą czasami szkodzić na łąkotkę, na boczne przyparcie rzepki i tak dalej, ponieważ przez troczek boczny rzepka będzie ściągana do boku, na niepotrzebne napięcie mięśnia naprężacza powinno być szerokie i jest ból w stawie kolanowym. Kto wie, kto robi, to ze mną współpracuje, ten wie, o czym mówię. Wzmacniaj ten mięsień przede wszystkim pod względem siły maksymalnej, ponieważ tutaj siła właśnie tyłu uda w stosunku do przodu, typu właśnie czworogłowego uda, będzie miała decydujące znaczenie. Polecam Ci właśnie sprawdzenie korelacji mięśniowej. Jeżeli nawet nie wiesz, jak sprawdzić dynamometrycznie nawet, albo biomechanicznie siłę Twojego mięśnia dwugłowego uda, jak i całej grupy kulszowo-goleniowej, zadaję Ci właśnie teraz challenge. Challenge będzie wyglądał w następujący sposób. Masz wykonać Nordic Hamstring ćwiczenie, czyli to jest nic innego jak żuraw. Wystarczy, że wykonasz jedno powtórzenie, zejdziesz do dołu bez dotykania ziemi i wrócisz do pozycji początkowej. Masz zachowaną odpowiednią siłę mięśni grupy kulszowo-goleniowej. Jeżeli coś takiego zrobiłeś, Sherlock bije brawo. Nice. Jeżeli czegoś takiego nie zrobiłeś, no to zacznij, krótko mówiąc, bo będziesz miał problem z kolanami, o których nawet nie wiesz, a już możesz mieć. Najczęstsza dysfunkcja aparatu ruchu w obrębie kolana to jest właśnie, że masz za silną czwórkę, za sobą dwójkę, a co więcej, pod względem wybudowania siły, albo co więcej, dla pań, większy poślad, większa pupcia, polecam wzmacnianie właśnie mięśni grupy kulszowo-goleniowej, ponieważ ta grupa przykleja się do czego? Do guza kulszowego, czyli ta grupa mięśniowa wypchnie Wam, moje drogie panie, pośladek jeszcze bardziej na wierzch i on będzie taki bardziej dobity, że tak powiem, bardziej zaokrąglony i wizualnie lepiej będzie wyglądał. Więc wybuduj sobie tak naprawdę te parę, 4 czy 5 mięśni wymieniłem, a zobaczycie, że od razu przełoży się to na wzrost Waszej siły, krążki bez kontuzji, lepsza postawa, lepsza symetria Waszego ciała, wszystko na plus. Zębaty, stożek rotatorów, mięsień biodrowo-lędziowy, pośladkowy średni oraz mięsień, głównie siła mięśniowa mięśnia dwugłowego uda, czyli grupa kulszowo-goleniowa. Jeżeli materiał Ci się podobał, zachęcam Cię do polubienia tego materiału, jak i subskrypcji mojego kanału na YouTubie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, bardzo proszę Cię, wpisuję wszystkie w komentarzach.
a postaram Ci się na nie odpowiedzieć i nagrać kolejny materiał. Do zobaczenia.